Halo, halo, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku historycznego Minecrafta. Tak, mamy piękny zachód słońca, przepięknie jest. Po pierwsze, chciałbym wam podziękować za ponad 1400 łapek w górę pod poprzednim odcineczkiem. No i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć 1500 łapeczek pod tym odcineczkiem, byłoby super. Słuchajcie, ja chciałem dzisiaj iść szukać wilka, a patrzcie co mam przed domem, właśnie teraz zauważyłem to. Ojejciu, bo gramy na wersji beta 1.4. Kości, nie mam żadnej kości, jak nie mam, pewnie mam gdzieś, czy nie mam jednak? Nie gadajcie, że nie mam. Muszą być kości, może tu będą? No kości, kościczki, takie malutkie kości. No nie no, chyba jednak nie zdobędę tych kości, no nie no. Dlaczego tak? No dobra, wilku, będziesz musiał poczekać. Tak, ja wiem, że szczekasz, ja też cię lubię, będziesz moim pieskiem, naprawdę. Będziesz moim pieskiem? O, no to się cieszę, że będziesz. Piesku, słuchaj. Znaczy, na razie jesteś wilkiem. Ale możesz być pieskiem. Nie szczekaj. Wilki nie szczekają. Czemu ty szczekasz? No właśnie. Patrzcie. Pokażę wam coś. Jestem w ogóle taki głupi. W tamtym odcinku, dobrze, że mi zwróciliście uwagę, nie włączyłem pewnej opcji, czyli tej. Patrzcie, tak wygląda bez tej opcji. A tak wygląda, tak o, jeszcze raz pokażę. Tak o wygląda bez tej opcji. Tak wygląda z tą opcją. Wszystko jest dużo lepsze, ładniejsze. No i nie włączyłem tej opcji w tamtym odcinku. Dobra, słuchajcie, troszkę poprawiłem ten portal tutaj. Znaczy poprawiłem, w sumie pewnie wygląda gorzej niż wyglądał. Tam jest glowstone. Ogień, jeszcze miałem lawę dać, ale zapomniałem. Zapomniałem lawę dać, ale to nic nie szkodzi. Tak właśnie tutaj wszystko wygląda. Tutaj miało być jeziorko takie malutkie na trzy kratki gdzieś lawy. Ale jak widocznie zapominam, jak zawsze. Dobra. No to co, kości żadnych nie mamy, nie? No to chyba będę musiał wziąć jakieś kości. A właśnie, Boże Święty, bym zapomniał, patrz. Tylko teraz potworki są, no to może akurat tylko, czy ja mam jakieś mięsko? Aha, patrz, w ogóle zbroja mi się kończy. Już mi się hełm skończył. Na szczęście mam też żelazo, co niedawno przetopiłem, ale dobra, na razie sobie je zostawię. Mam tutaj kilof zużyty strasznie, ten diamentowy. Zaraz wam powiem, pokażę dlaczego. Aha, prześpię się w ogóle, bo jak noc jest, to co będę tam leżał. Dobra. Co miałem teraz robić? Iść gdzieś, ale najpierw miałem mięsko. Ale dobra, już nie ma nocy, to mi mięsko w sumie niepotrzebne. No i widzicie, o wiele lepiej teraz wygląda z tą włączoną opcją. Przepięknie normalnie. Dobra, czekajcie, czekajcie, gdzie my tu idziemy zapewne? Czy ja te drzewo ścinałem? Chyba nie, tak w ogóle patrzcie, tu są ciemniejsze drzewa, tam z tyłu też chyba są ciemniejsze, ponieważ już w którejś tam becie, którą mieliśmy, zostały dodane te biomy inne. W tej wersji na przykład też została dodana... O, szkielet tam, będzie trzeba po niego iść. Ej, ej, creeper, została dodana różowa owca. Ej, tam kości chyba były. O, kości. Została dodana różowa owca, ta różowa owca to naprawdę jest mały procent, żeby ją spotkać. Patrzcie. Tamtą dom, widzicie tutaj, trochę porobiłem, miałem robić ten magazyn, trochę już zacząłem ten magazyn robić, żeby on jakoś tam wyglądał, to na razie tak z drewna tutaj z przodu zrobiłem. Tutaj będzie można sobie usiąść, wiecie, deszcz pada, ale to nic nie szkodzi, świeże powietrze wlatuje, tutaj drzwi nie ma i raczej nie będzie, tak to właśnie wygląda, tutaj są drzwi, jak najbardziej, no i tak to wygląda w środku. Łóżko tu też jest, żeby nie było. Jeszcze oczywiście te piecyki tutaj gdzieś położę, na razie tylko tako je postawiłem, no i tak. Już wam mówię jaki plan będzie. Tutaj są miejsca na skrzynki, cztery skrzynki po tej stronie i cztery skrzynki po tej stronie. No i może na górze jeszcze jakieś, to może sufit powiększę, zobaczymy. No i tutaj, aha bo tak, no i tutaj będzie to samo, cztery tutaj,
I w tym pomieszczeniu również będzie to samo. 4 tutaj, 4 tutaj, no i tutaj tak samiutko będzie. Czyli na przykład tu będzie kobel, bruk i wszystko co z kamienia. Tutaj będą jakieś rzeczy drewniane, tutaj jakieś dirty, na końcu może jakieś diamenty i złoto i tak dalej. Jakoś super dużo pewnie tego nie będę miał, tak więc na razie większy mi nie będzie potrzebny. Może jeszcze oprócz tego pokoju jeszcze jeden zrobię. Zobaczymy ile będę tego potrzebował, ale może daleko będę chodził na przykład po diamenty, ale to nic nie szkodzi, dam sobie radę. No i zbieram co trochę ciągle wełny. Tą wełnę co tutaj była zebrałem i mam już 46 wełny, a akurat są tam dwie owce. Tutaj właśnie obok tej bazy się owce, o cztery nawet, dzień dobry, owce spawnują. Patrzcie, no patrzcie jak to fajnie wygląda, ta trawa normalnie o, jeszcze więcej owiec, no dobra. Mam jedną kość, zobaczymy czy, ciekawe czy ten wilk w ogóle tam jest jeszcze. Zobaczymy czy uda mi się przekonać wilka, żeby był moim pieskiem. W becie 1.4 było tak często, że te wilki po wylogowaniu się z gry znikały. No i to było trochę słabe, ale może mi nie zniknie. Tylko najpierw to muszę go znaleźć, ale pewnie znając życie to pewnie już mi uciekł. Krowa, może ty będziesz moim pieskiem. Nie, nie chcesz być, a ty kurczak. Czemu nie chcesz być moim kurczakiem? Jeździłbym na tobie, czekaj, gdzie wyłączymy tą muzykę. Jeździłbym na tobie i co? Wilku? Gdzie jesteś? Halo? No dobra, chyba mnie jednak nie lubi. Będę płakał, dlaczego on mnie nie lubi. Słuchajcie, trzeba iść w podróż jakąś. Trzeba iść w podróż, pozwiedzać świat. Trzeba pamiętać tylko jakie mam koordynaty, dobra, takie. Pozwiedzać świat, zobaczyć jaskinie jakieś. Bardzo prawdopodobne, że ten odcinek będzie to najdłuższy odcinek, no idź mi, w ogóle historycznego Minecrafta, ale zobaczymy, czy będzie taki. No i cóż, trzeba się przygotować. No, na początku to będę potrzebował na pewno kilofy. Takie patyczki jakieś też się przydadzą. Wełna idzie tutaj. Dobra. Strzały mi niepotrzebne. Zapalniczka też mi nie jest potrzebna. Schodki tym bardziej. Trochę drewna sobie zostawię. Gravel wypadł. Cobblestone też mi raczej nie jest potrzebny. Trochę mam tutaj tych śmieci, nie? Oczywiście zostawię sobie kość, ale kość gdzieś tutaj. Piasek mi w ogóle nie jest potrzebny, to też mi nie jest potrzebne. Pochodnie, właśnie będę musiał pochodnie porobić. To jednak się te drewno trochę przyda. Dobra, tyle tam wystarczy, żeby tych patyków parę zrobić. Stak pochodni czy stak patyków powinno wystarczyć na luziku. Myślę, że będzie ok. Chociaż jeszcze trochę. Jeszcze trochę, bo jak nas zastanie to dobra, a może jeszcze wezmę łóżko, co wy na to? Brać łóżko? Czy nie? Nie, dobra, nie będę brał łóżka. Wrócimy sobie, znaczy ja wrócę pewnie po odcinku. No i jedzonko będzie trzeba. Mam tutaj jakieś jedzonko, tu złoto jest. Halo, ja bym chciał jedzonko, czy ja na serio nie mam już jedzenia, nic? Czemu niby? Przecież miałem tego tyle. Nie będę chleba teraz robił. Tu mam, ale nieupieczone. No dobra, przeżyję jakoś z tymi nieupieczonymi. Mam ten pole i w ogóle z tego pola nie korzystam, tak więc będzie trzeba skorzystać trochę z tego pola. Ten chlebek zrobić, żebym miał jednak coś do jedzenia. Dobra. Przypalimy tutaj jeszcze jednego, a ja sobie w tym czasie chleb zrobię. Dobrze, o, idealnie. Tylko, że ten chleb się nie stakuje, no to trochę słabo.
Dobra, to co mi zostało. Okej, no to to wywalam wszystko. Patyki też mi niepotrzebne, przynajmniej nie tyle. W ogóle mi tam patyki nie są potrzebne. To też mi nie jest potrzebne. Nasionka, no nasionka mogą być potrzebne, bo... No bo po prostu mogą być potrzebne. Słuchajcie, mam jeszcze taki pomysł. Mam taki pomysł, żeby zrobić takie budki co jakiś czas z craftingiem i ze skrzynią. I jak będę gdzieś podróżował, to jak będzie mi czegoś potrzeba, tam wsadzę jedzenie, kilof i trochę drewna. I będą takie budki co jakiś czas. No i myślę, że to by było fajne. Dobra. To co muszę mieć, to chyba prawie mam. Może jeszcze sobie zrobię dwa nie diaksowe, tylko żelazne kilofy. Co ty myślicie? Myślę, że to będzie bardzo dobry wybór. Okej. I to wszystko. Lecimy w poszukiwaniu wilka, bo nam zniknął. No to lecimy, nie? Kurde, ta zbroja mnie denerwuje, że już jej nie mam prawie. Aha, w ogóle możemy popłynąć, przecież mam port i w ogóle go nie używałem jeszcze ani razu. No ale w końcu musi być kiedyś ten pierwszy. Płyniesz ze mną? To chodź. Jak krowa chce ze mną płynąć, no to proszę bardzo. Dobra. No szybciej. Aha, chyba coś mało koni ma ta motorówka. No halo. Dobra, sam cię wypchnę, bo No. O, dobra, teraz można płynąć. No to lecimy w lewo, nie? Lecimy w lewo, bo tam jest najlepiej. Dobra, tu proszę skręcać. Trochę strasznie nieprecyzyjne w tych starszych wersjach było takie. O nie, ja tam nie przyjadę, znaczy nie przepłynę, bo tam mój most jest. No dobra, to trochę tam skręcimy. I tam będzie lepiej. Tam też takie fajne. Widzicie? Tam też takie fajne miejsce jest na jakiś domek, na jakąś również wieżę. Ej, tam ja nie byłem nigdy. Chyba. Czy może i byłem, ale pewnie nie pamiętam. No to lecimy w taką przygodę, może jaskiniowo trochę będzie. Kto wie, kto wie. Nikt tego nie wie i właśnie dlatego ja to wiem. Dobra, to tu jednak nie. Dobra, przechodzimy tym. Łódka tu zostanie, dobrze, że się nie rozbiła. Strasznie fajnie wygląda na tym oświetleniu, naprawdę. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Mam jeden miecz i to połowę. Tylko to tak słabiutko trochę, ale damy radę. Mam nadzieję, że też jedna kość. O nie, idzie noc. Jak tak, no, no co, jak mogłaś? Jak ty tak mogłaś? Dobra. Noc mi nie straszna. Pokonamy ją razem. Idzie zachód słońca. A tam są jeszcze kaktusy. Pięknie. Mamy wakacje na pustyni. Dlaczego nie? Wakacje na pustyni zawsze spoko. Dobra, i słoneczka nie widać. Będzie trzeba rozświetlać co jakiś czas. Teraz nie mamy tej opcji, jak widzicie, do rozświetlenia. Co to tam stoi takie podłużne? Nie mamy... Pięknie. Nie mamy tej opcji do rozświetlenia obrazu, tak więc też jest ciężej trochę. Ale mnie się to właśnie podoba. Owcom, wiesz dobrze, że ci nie odpuszcza, szczególnie tej białej. Jeszcze tam są jeszcze owce. Oj, zombiaka nawet widzę, no kurde. Będę musiał wam ciągle oświetlać pochodniami, dlatego ich tyle wziąłem. Jeziora lawy, proszę bardzo. Tutaj mamy jeziorko lawy. Kiedyś się bardzo często spełniły. Znaczy teraz też spełnią się już. Patrzcie, tutaj mamy owieczki. Tam jest pająk, no. Panie, nawet ja prawie tu nic nie widzę. A co dopiero wy? Cześć, kurczak. Nie widziałeś może szkieleta, kurczaku? Jo, właśnie. Ale nie. Nie. Spokojnie. To, że ja ciebie... Ten.
nie widziałem, to nie znaczy, że możesz we mnie strzelać. No kurde, to było takie a propos szkieleta, o wilku mowa. Znaczy to nie było o wilku, to bardziej o szkielecie. No ale wiecie, tak się mówi. Tam jest zombie gdzieś po lewej. Tylko dlaczego ten szkielet się kumplował z creeperem? Tego nie mogę zrozumieć, nie? No i zombiaki mnie gonią, oczywiście. Kiedyś w ogóle, na tych starszych wersjach głównie spawniliśmy się na plaży. Czyli jak robiliśmy... Kolejny szkielet. Na spokojnie. No creeper ty chyba. Chory jesteś, po co ty mi tutaj? O, dziękuję bardzo. Cześć. Dawaj piórka, przydadzą się na strzały. No tą strzałę też bym zebrał chętnie. Dobra. Tam jest pełno szkieletów. Czekajcie, ja sobie wezmę jakiś chlebek. Chyba za mało tego jedzenia wziąłem. Nie przypuszczałem, że... O, grzybek. Ale grzyby mamy w sumie w tym... W nederze, tak więc... Na razie grzyby nie są mi kompletnie do niczego potrzebne. Dobra, aha, rozświecać ma. Oj, jakaś ścinka. Kolejny szkielet. Ciebie również nie chcę widzieć. O, grzyby, patrzcie. Takie grzyby na pustyni. Rarytas. Naprawdę rarytas. Jak będę tak... Weź, odwal się, ja tu uniki robię, a ty mi tu strzelasz we mnie. O, dzięki. Tu próbuję uniki, on we mnie strzela, jakby nie wiem, kim był, gdzie ten księżyc jest. No dopiero tutaj. A tu patrzcie, ile zombiaków jest. Dużo gliny. Zbierzemy glinę, no. No idź ode mnie, no przecież ja cię nawet nie zapraszałem tutaj. O, jeszcze lepiej. Wypadł tam. Zabramy. Nara. No Boże, no. Co ja wam zrobiłem? Co ja wam takiego zrobiłem? Naprawdę. No nie. Zombiaku głupi. Czego taki jest? Pająki nie pływają. No, no. Ja myślałem, że wy tu nie przyjdziecie. No jakim cudem? No nie, no. O, jeszcze ten tu. No chodź, ja mam przewagę. Przewaga, top się tam. A ty nawet nie umiesz mnie strzelić, to nie moja, nie mój problem. Matrix, dostał. Kung Fu Fighting. Mam 5 kości, widzieliście to? Czy wy kiedyś widzieliście tyle kości? Naraz tyle kości? Jeszcze nie wiem, do czego mi posłuży to, ta glina. Może do jakiejś piwnicy? Możecie dać pomysł. Jak ktoś ma pomysł, na co użyć taką glinę, no to chętnie zobaczę, co macie do zaoferowania. Tam trochę mi uciekło tej gliny, ale nie aż tyle chyba. Dobra. Linka mi tam niepotrzebna. No i dobra, tutaj zbytnio więcej rzeczy nie mam. Może jednak zrobię te łóżko, co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Teraz tak na końcu robić łóżko. Czekajcie, to było tak, o nie. Dobra, pod koniec nocy robić łóżko, no jestem mądry. Mam nadzieję, że mnie nic nie obudzi, od razu mieczek sobie wezmę, bo... Bo pamiętam, wiedziałem, że te głupie zombiaki tylko mi życie straci... Ten, no... No i muszę przetrwać, bo tak to... Chyba, że się obuduje. Jak myślicie? Obuduje się, nie? Obuduje się i będzie dobrze. Żeby dosyć wysokie było. Dobrze, że wziąłem tego kobla. Jestem też głupi, że wziąłem tego diaksowy mieczyk. To bez sensu, no bez sensu po prostu. Dobra, teraz nie powinno mnie nic, ale za to teraz nie mogę się... Nie mogę się położyć. Dobra, mniejsza z tym, ale łóżko zabieram.
bym musiał do jakiejś jaskini się wkopać i wtedy bym... No bym mógł wziąć to. Dobrze, ale jak nie, to nie. Jeszcze trochę i będzie dzień. No jeszcze troszeczkę, naprawdę. Trzeba wytrzymać. Dobra, idziemy do tego zombiaka. Jeszcze jeden chleb... Nie, zjem sobie lepiej to. Jeszcze sobie to zjem. Mam trochę już tej gliny, ale dam ją tutaj na razie. Kurde, mieczek mi się kończy. To nie jest za dobra wiadomość. Ten film pewnie będę wysyłał 2 lata, ale... Czego się nie robi do widzów, nie? Chcieliście dłuższy, trochę? To będzie trochę dłuższy. Ale odczep się. Nic nie widzicie, nie? Ja też tu mało widzę. Kurde, Nie no, nie dam rady, ja tu zginę prędzej. Muszę tu... No wiem o co ci chodzi. O nie, tu też nie idę. No już strzela, no już! Ej, bo ja nie będę miał tu szans. No czekaj, bo ja tu muszę rozświetlić widzom, a ty mi nawet nie dajesz. Idź się tam top lepiej. Patrzcie, no i jaka horda zombie. No może to nie wszystkie są zombie, ale... Zombie. Po prostu zombiak i tyle tam. Dobra, lecimy dalej. Nikogo nie widać. Myślałem, że to szkielet, ale jednak to tylko brzoza. Brzozy się nie boję. Przynajmniej tak myślę, że się nie boję. A może się boję? Ktoś to wie. Dobra, jeszcze chwilę. No patrzcie, już słoneczko wstaje. Zombiaków to tam sobie lekko obejdę. One są wolne, to... Nic mi nie zrobią. Mózgi. Grę, już kurde nie pamiętam nazwy. Mam ją gdzieś. Mam tą grę gdzieś. Ale była taka gra, gdzie... biega się zombiakiem. Całą grę kiedyś przeszedłem. Później się ma ukochaną, tam się ją odbija. Takie futurystyczne trochę. I ten zombiak ciągle mówił mózgi. No i to było fajne, śmieszne. Krowa z rogami. A teraz w ogóle nie wiem w której wersji, ale przywrócili krowie te. Na jakiś czas usunęli te rogi, krowie, a później znowu je dali. Przecież krowa ma rogi, to nie wiem po co oni je usunęli. A ty wiesz? No nie wiem. Dobra, teraz mogę sobie podróżować, zjem sobie steaka, może jakieś świnki spotkam. Ciekawe. Obym w tym czasie nie miał żadnego buga, bo jakbym się... Bo ja mam save'a, ostatniego backupa mam... jeszcze przed tym jak modernizowałem tą moją, nie bazę, znaczy no taką bazo skład, znaczy no bazo magazyn, o. Jeszcze mam save'a przed tym. Jakby mi się coś stało, to bym musiał to budować od nowa. Niby tam nie ma dużo roboty, ale... Ale trzeba było pomyśleć co i jak. Jak to będzie wyglądało. No i takie różne inne rzeczy. Dobra, patrzcie, mamy tam jakąś dziurę. Możemy tam spotkać jakieś minerały. Może tam być na przykład żelazo, węgiel. Świnka, no muszę cię ukatrupić, przykro mi świnio. Ale jem by żyć, no dobra, nie, to nie. Jem by żyć, świnio. O, ty jesteś hojna, gdzieś tu zombiaka nawet słyszę. Gdzie może być zombiak? Tam są owce. Tam są owieczki, to nie. Tam są za to świnki. Pustynie, no wszędzie pustynie, no. Ja nie wiem jak to można żyć w takim upale. Dzień dobry, wieczór, świnko. Dobra, tam. Mam już pełne... Co? Całą zbroję? Już nie mam zbroi, no nie, no to teraz. Się nie dziwię w sumie, dlaczego... Idziemy do jaskini, nie? Patrzcie, tam woda jest. Kurde. Mam jeszcze trochę pochodni. Zombiak, o dobra. Tutaj mamy
Wungiel. O! A bym wpadł. Tam gdzieś wodę widziałem, ale gdzie już to zapomniałem w ogóle. Dobra, węgiel będziemy kopać zwykłym kilofem. Mam nadzieję, że tutaj się nie spada. Nie, dobra. Zombiak tam coś marudzi, ale to jest jego marudzenie jak na co dzień, prawda? Nas nie obchodzi marudzenie zombiaków, jakichś nieumarlaków. Tutaj? Mam żelazo tu, ale i zombiaka. Dobra. Ale oczywiście pewnie mojego przyjaciela nie spotkam. Znaczy wilka oczywiście. Jak nie miałem kości, latał sobie po podwórku, nie musiałem nigdzie chodzić. A teraz pewnie bym musiał pół świata zmierzyć, żebym go znalazł. O jest, zamiast południ to piasek. Dobra, szybciej to zbierzemy żelaznym kilofem. O, i patrzcie, ja od razu znalazłem te żelazo. No, opłaca się czasami węgiel bić. Znaczy węgiel zawsze się opłaca w sumie. Ale jak ma się już go bardzo dużo. Znaczy, no ja nie mam dużo, ja mam malutko w sumie tego węgla. A pewnie będę musiał coś przepalać niedługo, jakiegoś stołna czy cokolwiek innego. Czy jedzonko muszę przepalać? No jedzonko akurat tak dużo węgla nie trzeba na to jedzenie, ale jednak coś tam... Co? Co on tu robił? Dobra, najlepiej tam. No co wy robicie? Tu jest jeden, tam jest jeden. Dzień dobry, poproszę ci psy. Dobra. Nie chcesz się bawić, to nie. No! No patrzcie, no co? No przecież nie, No! Co? Co? Nie wierzę. No nie wierzę po prostu. Ile tych creeperów mogło tam być? No ile? Dlaczego to tak? No nie no. Zginąłem. Mój żelazny kilof. Ej, bug. Jakiś był, widzicie? Patrz. Dopiero co mówiłem o bugach. Czy to oznaka Herobrine'a? Herobrine zesłał na mnie creepery? Czy to mógł być on? Czy ten rak? Teraz gdzie jest moja baza? Dlaczego ja w ogóle w łóżku? Aha, bo w łóżku się nie odrodziłem, bo w łóżku można było spać tylko. A ten... A home się... Znaczy no... Pozycja się nie zapisywała, tylko można było przespać noc. A później dopiero to zmienili. Poczekajcie, muszę odnaleźć mój dom. Będzie to chyba tam, nie? Chyba tak. To fajnie, teraz nic nie mam, nie? Ani węgla, ani... Dobrze, że nowej zbroi nie wziąłem. Znaczy, no może szkoda w sumie, że zbroi nie wziąłem nowej. Bo jakbym wziął, to może bym nie zginął. No nie no. Ale kości! Kości miałem tam. I fajnie, no. No i nic. Tutaj węgiel jest. To tyle zrobiłem. Tyle przebyłem. Ale może wełnę chociaż pozbieram tutaj z tych owiec. Tam się coś jara. Co tam się jarało? Teraz zobaczymy, co tam się jarało. Dawać mi wełnę tam. No odejdź. Wow. Kości mam. Szkielet tu się jarał, dobra. Tam żelazo jest, no ale nie będę rozpoczynał od nowa przecież. Spokojnie, jeszcze coś tam w domu mam. Kilka diaksów. Będzie, ten kilow i tak był na zużyciu, a w tych wersjach nie można było naprawiać przedmiotów, tak więc on i tak by był do wyrzucenia. Znaczy no po prostu by się zepsuł. I tyle. Dobra, nie można narzekać, trzeba iść. Tylko ja już znowu się zgubiłem. Muszę znowu wejść na jakiś wysoki punkt. Ej, czemu tu nie ma... Ej! To jest niemożliwe, żebym ja ścinał tak drzewo. Czemu to tak drzewo tu jest?
Serio? Ja tak mogłem ściąć? Ja ścinałem drzewa tutaj, tylko na odcinku. Jeżeli ktoś pamięta, czy ja tak ścinałem drzewo, to poproszę link do odcinka. Znaczy nie link, tylko ten, który to był odcinek. Mi się wydaje, że ja tak drzew nie ścinam, ja zawsze do końca ścinam. A przynajmniej staram się do końca ścinać drzewa. Dobra, czekajcie, bo ja normalnie się zgubiłem, nie? Jestem taki, że... Chwila, moment i się gubię. To chyba tam było. Tam jest pustynia jakaś, to... To powinno... Powinienem tam mieszkać, nie? Chyba tak. Takie... Tak, to tam. Dobra. To jest tam. Dokładnie tak. Co tu jest? Jaskinia jakaś? No, no, no. No i tak się kończy właśnie podróże, tak się kończą podróże w po jaskiniach. Raz mi się udało, tam pod moim domkiem jest ta jaskinia, trochę zwiedzona, nie do końca, ale jest trochę zwiedzona, tam właśnie diaksy znalazłem, 11 ich, znaczy najpierw było kilka, potem kilka i później jeszcze chyba ze dwa. No i tak to było, no. Jaka jaskinia! Ale nie mam z czym tam iść. Fajnie by było, gdyby... Tutaj jakiś mościk będę musiał zrobić, żeby nie przepływać po tej wodzie, bo mnie to denerwuje strasznie. Jakiś malutki tam mościk. Taki jakby prawie go nie było. Dobra, słuchajcie, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Miałem dzisiaj iść na fajną podróż, no ale widzicie jak wyszła ta podróż, no nie najlepiej. Jeszcze tutaj piesek mi zaczyna szczekać, który jest niedobry, a szkoda, a w Minecrafcie nie mogę pieska mieć. O, i tu nic nie ma w sumie. Ostatnio patrzałem tam, nic tam nie było. No nie mogę mieć piesku, czy ciebie tutaj nie ma nigdzie naprawdę. No, tak więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się spodobał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. To bardzo mnie uszczęśliwi. No i do widzenia, owieczko. Domek, tam domek. No i dobra, no to. Pa, pa.